Dziś mam przyjemność rozmawiać z panią Anną Sawińską, która od 12 lat mieszka w Korei Południowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Studiowała pani w Korei Południowej 2 lata, następnie pracowała dla Samsunga. Obecnie pracuje pani dla drugiej co do wielkości stoczni na świecie. Jest pani autorką bloga W Korei Nie Tylko oraz książek i audycji o tematyce koreańskiej. Czy wszystko się zgadza? Dokładnie, lepiej mogłabym tego podsumować. Od razu powiem, że pytań jest wiele. Pewnie o każdym zagadnieniu można by zrobić osobną audycję, na co oczywiście nie mamy czasu, dlatego polecam słuchaczom pani audycję Zakorkowani, do której oczywiście podamy link. Tam wiele z dzisiejszych tematów omówionych jest bardzo szeroko. No to co, zaczynamy? Zaczynam. Jaka jest rola państwa w życiu Koreańczyków z południa? To znaczy, co zapewnia państwo, co jest państwowe, a co pozostawione jest w rękach wolnego rynku? No to jest bardzo trudne i rozległe pytanie, dlatego że ta sytuacja w Korei jest naprawdę uwarunkowana historycznie i jest ona naprawdę niepowtarzalna, wydaje mi się, na całym świecie, więc może zacznę od tego, że podczas industrializacji Korei, te kilkadziesiąt lat temu, dużą rolę odegrała tutaj polityka i biznes, wielki biznes, te wielkie koreańskie korporacje zwane czebolami. I tak naprawdę to przekłada się na współczesny kapitalizm, jaki panuje tutaj w Korei Południowej. I już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Korporacje, wielkie korporacje mają naprawdę ogromny wpływ na politykę i polityka ma ogromny wpływ na korporacje. I tak naprawdę te dwie dziedziny, czy te dwa jakby ugrupowania, powiedzmy, tutaj w Korei, są bardzo mocno uprzywilejowane. Kapitalizm tak naprawdę, czyli taki laissez-faire, taka wolna ręka, to tak naprawdę działa jedynie, jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak mi się przynajmniej wydaje z moich obserwacji podczas tych kilkunastu lat tutaj mieszkania. Jest to trochę taki kuriozalny, wydaje mi się, niezbyt polecany, powiedziałabym, typ kapitalizmu, dlatego że tak jak mówię, te wielkie korporacje są uprzywilejowane, w związku z czym pracownicy, zwykły człowiek tak naprawdę nie mają zbyt wielu praw. Wielkie korporacje współpracują z średnim i małym biznesem, ze swoimi dostawcami, no i po prostu dyktują warunki, do których właśnie te mniejsze przedsiębiorstwa muszą się dostosować. I dlatego konkurencja pomiędzy tymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami jest naprawdę strasznie ostra. Tego naprawdę nie da się opisać. To również przekłada się na wysoką jakość usług i taniość tych usług. Dlatego zwykły konsument, taki jak ja, również może z tej sytuacji korzystać. No i teraz, jaka jest ta rola państwa? To było to główne pytanie. Generalnie państwo tak naprawdę nie troszczy się o człowieka tutaj w Korei. System socjalny jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Weźmy dla przykładu system emerytalny. On powstał, taki narodowy system emerytalny powstał dopiero w 1988 roku. W tym momencie jest to fundusz, który jest kapitałem największy na całym świecie, no ale to dlatego właśnie, że tak naprawdę jakby mamy nadmiar wpłat do funduszu niż wypłat jeszcze. Ale niestety, no, ludzie, którzy są w tym momencie, którzy mają 50-60 lat, no oni po prostu z tego systemu jeszcze tak do końca nie mogą korzystać, no bo wiadomo, że jeżeli rozpoczął się on od 1988 roku, no to jeszcze wielu ludzi tym systemem nie było objętych. Co dalej? No, państwo, tak jak mówiłam, jednak uprzywilejowuje te duże, wielkie korporacje, daje im na przykład niskie kredyty, które są nisko oprocentowane, różnego rodzaju podatkowe przywileje. No, dużo kontraktów jest właśnie rządowych dla wielkich korporacji. Natomiast zwykły, przeciętny człowiek z tego aż tak dużo niestety nie korzysta, więc tak naprawdę każdy po prostu sam sobie tutaj rzepkę skrobie. A wspomniała pani właśnie o systemie emerytalnym, Tak? który no, wśród tych, jak pani mówi, żyjących ludzi starszych jeszcze wielu nie obejmuje.
W Polsce straszy się taką wizją, że jeżeli zniesie się przymus emerytalny, to starzy ludzie będą umierać na ulicy. Czy w Korei Południowej starzy ludzie umierają na ulicy? To jest tak, że tego na co dzień w Korei nie widać, natomiast sytuacja ludzi, którzy obecnie mają te 50, 60 i więcej lat, jest naprawdę tragiczna. Ja powiem na przykładzie mojej teściowej. Ona straciła pracę w czasie kryzysu azjatyckiego w 1997 roku i miała wybór albo dostawać emeryturę w wysokości 100 dolarów miesięcznie, co w Korei nie starcza nawet na opłacenie czynszu administracyjnego, lub jednorazowo dostać 60 tysięcy złotych na nasze pieniądze przeliczając. I w takiej podobnej sytuacji jest wiele innych Koreańczyków tutaj. Tak naprawdę odsetek samobójstw pośród ludzi starszych jest największe. Wiadomo, że Korea ogólnie słynie z bardzo wysokiego wskaźnika samobójstw, ale to właśnie w tej części społeczeństwa, które jest starsze, ten fenomen jest szczególnie widoczny. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? No wiadomo, że nie ma tego zabezpieczenia społecznego. Z drugiej strony wiadomo, że państwo, jakby tradycja koreańska jest taka, że generalnie starsi ludzie są opłacani, powiedzmy, czy wspomagani przez swoje dzieci. Dlatego jeszcze wcześniej koreański rząd uważał, że ten, kto ma dzieci, to tak naprawdę ma zabezpieczenie na starość i w związku z czym mu pomagać już nie trzeba. Natomiast wiadomo, że nadchodzą nowe czasy, młodzi ludzie już nie chcą wspomagać, tak naprawdę utrzymywać swoich rodziców, mają swoje własne wydatki na dzieci, edukację dzieci i tak dalej. W związku z czym te starsze osoby no po prostu muszą sobie same jakoś radzić i czasami no po prostu nie radzą sobie. Ja powiem tak, że nawet w Seulu widać, i to są naprawdę bardzo przykre widoki, widać starszych ludzi, takie naprawdę zeschnięte, stare babinki i staruszków, którzy potrafią jakieś tam kartony zbierać, makulaturę na takich wózkach i po prostu pchać przez te główne ulice Seulu gdzieś tam do skupu. No i to jest widok naprawdę taki, no, zdecydowanie kiepski. To jak już weszliśmy na takie tematy, no takie trudniejsze, to może od razu przejdę do pytania, jak wygląda podział klasowy w Korei Południowej? Czy dysproporcje między najbogatszymi a najbiedniejszymi są duże? Te dysproporcje są duże, ale to też trzeba na to spojrzeć trochę pod względem historycznym, dlatego że wiadomo, gospodarka Korei rozwijała się bardzo szybko na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat. I ta klasa średnia szczególnie w pewnym momencie zaczęła rosnąć bardzo, bardzo szybko. Pod koniec 90. lat to było już 74% społeczeństwa, natomiast ta klasa kurczy się i to bardzo szybko. 4 lata temu to już było tylko 67% społeczeństwa. I tak naprawdę ludzie, którzy byli w tej klasie średniej, teraz po prostu niestety, ale schodzą o klasę niżej, czyli do tej no, biedoty. Także sytuacja jest niezaciekawa. Tutaj mam taką statystykę, jeżeli by to kogoś interesowało, że właśnie ta klasa najbiedniejsza, chodzi tutaj o ubóstwo względne, tak? Czyli ludzie, którzy żyją za 50%, za mniej niż 50% średniego wynagrodzenia w Korei. Ta klasa zwiększyła się właśnie w tych samych latach z 7,1 do 12,5%. Także tak naprawdę koreańskie społeczeństwo biednieje. Oczywiście w bardzo dobrej sytuacji są nadal ludzie bogaci. W Korei chyba wszędzie tak jest, że bogaci zawsze po prostu potrafią sobie poradzić nawet w tych sytuacjach kryzysowych. Tak jak mówiłam wcześniej, że dużą tutaj duża pomoc tutaj właśnie ze strony rządu, który faworyzuje właśnie bogatą klasę społeczną. Także tak naprawdę ta klasa średnia i klasa biedna chyba no, są największą po prostu tutaj częścią społeczeństwa w tym momencie.
A czy mogłaby Pani opisać tak obrazowo, tak bardzo bezpośrednio, jak wygląda los tych najbiedniejszych? To znaczy, jak mieszkają, czy w ogóle mają jakąś pracę? No często pracy nie mają. To znaczy, to jest tak, że generalnie w Korei pracuje jedna osoba, czyli najczęściej mąż utrzymuje swoją żonę i swoje dzieci. To jest najczęstszy, naprawdę najczęstszy model rodziny tutaj w Korei. No i ta jedna płaca to tak wystarcza, bo oczywiście jest to wysokie wynagrodzenie, ale kiedy dochodzi kwestia właśnie wykształcenia dzieci, co jest bardzo drogie w Korei, kiedy dochodzi kwestia utrzymania rodziców, no to może właśnie być ciężko. W tym momencie właśnie tutaj tak mi przyszło do głowy, że kilka dni temu czytałam taki raport firmy konsultingowej McKinsey i oni zrobili taki kwestionariusz, dzięki któremu okazało się, że 80% właśnie klasy średniej 80% klasy średniej czuje się niestabilnym finansowo. To jest bardzo dużo. No i teraz to pytanie, jak wygląda ta najbiedniejsza klasa? No to są naprawdę takie ciężkie przypadki, bo to są zazwyczaj, tak jak mówiłam, starsi ludzie, którzy mieszkają w takich starych domkach. To są takie domki z cegły. Kiedyś to było oczywiście oznaka bogactwa, no teraz to już to trochę jest inaczej. Są to takie małe domki, zupełnie zapomniane. Jak jedna z osób jest chora, to druga po prostu potrafi jeździć gdzieś 20-30 kilometrów do apteki, żeby, nie wiem, kupić lek, który jest tańszy o 2 złote. Także no, sytuacje są tragiczne. Tak jak mówiłam, nawet koło mojego domu jest taka pani, która dzień w dzień zbiera makulaturę spod sklepów, jakichś tam warzywniaków czy spożywczych, i właśnie tą makulaturę segreguje na miejscu i potem gdzieś się wywozi. Bezdomni. Tutaj turysta, kiedy przyjedzie do Korei, to wydaje mu się, że bezdomnych nie ma. No, nic bardziej mylnego. Bezdomnych jest wielu. Tylko że po prostu służby porządkowe zaganiają ich, już tak powiem, w specjalne po prostu miejsca, bo są specjalne miejsca wyznaczone, gdzie bezdomni sobie rozkładają te swoje tekturowe, nie wiem, czy to powiedzieć, domki takie, czy posłania, i tam po prostu śpią. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak naprawdę to wygląda, to zobaczy, ale na pierwszy rzut oka to niestety koreańskie społeczeństwo wygląda na bogate, no bo wiadomo, wszyscy chodzą w pięknych garniturach, jeżdżą bardzo dobrymi samochodami, nie widać tutaj tych starszych samochodów. Kobiety chodzą z markowymi torebkami, także no to jest takie trochę też złudzenie duże. A tak trochę na bok odstawiając tych ludzi starszych, jeżeli mówimy o tych najniższych warstwach społecznych i mamy tam do czynienia z młodymi ludźmi, to czy ciężko jest przebić się wyżej? Czy może jednak obserwuje Pani takie przypadki, że ktoś bardzo chce i rzeczywiście przebije się i nie są to sporadyczne przypadki? Konkurencja jest naprawdę ogromna. W Korei praktycznie wszyscy podążają za ścieżką edukacji, bo to jest jedyny sposób na to, żeby wspiąć się wyżej w tej drabinie społecznej. Dlatego młodzi są bardzo wykwalifikowani, ja bym powiedziała, że kończą uniwersytet, naprawdę robią wiele rzeczy ponad uniwersytet. Nie wiem, jakieś wyjeżdżają, próbują uzyskać doświadczenie w firmach zagranicznych, coraz lepiej mówią po angielsku. Także nawet jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, nawet jeżeli pracuje naprawdę ciężko, to wcale nie jest tak łatwo się przebić. Ja miałam właśnie też w swojej firmie taki przywilej rozmawiania, właśnie uczestniczenia w tych rozmowach kwalifikacyjnych, jeżeli chodzi właśnie o absolwentów uniwersytetów, którzy aplikowali do naszej firmy. No i to są ludzie naprawdę niesamowici. Mi czasami szczęka opadała, co oni w swoim życiu zrobili, nad jakimi projektami pracowali, jak świetnie mówią po angielsku. No ale niestety nie wszyscy mogą zostać przyjęci, tak? No bo to jest jednak jakiś tam odsetek tylko tych ludzi. Dlatego w tym momencie mówi się, że bezrobocie w Polsce, nie w Polsce, tylko w Korei, jest dosyć małe, ale tak naprawdę ono nie uwzględnia tych osób, które tej pracy już nie poszukują.
Jest naprawdę wielu młodych ludzi, którzy przez lata po ukończeniu uniwersytetu tej pracy znaleźć nie mogą. Także zdarza się, że osoby naprawdę wysoko wykwalifikowane, nie wiem, rozwożą pizzę albo jakieś tam inne po prostu dania po Korei. Także jest naprawdę bardzo ciężko, konkurencja jest naprawdę niesamowita w Korei. No to jeszcze będąc w tym temacie tych najniższych warstw społecznych, jak wygląda sprawa fundacji charytatywnych? Czy biedny człowiek może liczyć na jakieś wsparcie takie dobrowolne od tych bogatszych? No to nie jest zbyt praktykowane w Korei. Tutaj niestety rządzi taka twarda ręka moim zdaniem. I to jest też tak, wydaje mi się, że na przykład tak, mamy biedniejszych. W Korei również na przykład sierocińcy są przepełnione, bo w Korei nikt koreańskich dzieci nie adoptuje, bo oczywiście chodzi tutaj o więzy krwi i tak dalej. Są ludzie biedni, są ludzie niepełnosprawni, którzy również przecież nie mają żadnej praktycznie opieki społecznej, są ludzie starsi, ale tak naprawdę ludzie bogaci raczej tym ludziom nie pomagają. Oni na przykład wolą pomóc dzieciom z Afryki, bo to jest bardziej takie, nie wiem, coś, czym chyba jakoś lepiej się można pochwalić i tak dalej, no bo robi się coś takiego światowego dla światowych organizacji. Natomiast tutaj właśnie na rynku koreańskim to bardzo naprawdę kuleje. Niedawno też właśnie w ramach audycji Zakorkowani robiłam wywiad z panią Joanną Hosaniak, która zajmuje się tutaj w Korei Południowej prawami człowieka, jeżeli chodzi o północnych Koreańczyków. I ona właśnie potwierdzała to, że jeżeli ona chce zbierać jakieś pieniądze na pomoc dla tych ludzi, którzy przecież tutaj w końcu dostają się do Korei Południowej i muszą z czegoś żyć, no to Koreańczycy, mimo że przecież uważają się za jeden naród, Koreańczycy jednak nie są tacy skłonni do pomagania. Właśnie wolą jakby pomagać dzieciom z Afryki. No, tak to wygląda. A czy Koreańczykom podoba się ten system gospodarczy, w którym żyją? No to oczywiście zależy od, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Więc to jest tak, że osoby bogate, oczywiście jak najbardziej, dlatego że no są to osoby uprzywilejowane, są to ludzie, którzy z tego systemu korzystają. Natomiast ostatnio właśnie widać w koreańskim społeczeństwie coraz większy ferment społeczny, jeżeli właśnie chodzi o tą klasę średnią i najbiedniejszych. No taki największy przejaw to ostatnio właśnie było, nie wiem, czy pan słyszał o tej katastrofie promu Sewol. Tak, coś czytałem na pani blogu, tak. Tak, więc tam po prostu to jest taki jeden właśnie przejaw, gdzie społeczeństwo ma dość zaniedbań ze strony administracji rządowej, niekompetencji administracji rządowej i domaga się zmian. Natomiast tego rodzaju, no wiadomo, że tego rodzaju manifestacje są już od kilku miesięcy, bo przecież cała rzecz miała miejsce, cała tragedia miała miejsce w kwietniu tego roku. I tak naprawdę ci ludzie no, nic nie mogą wspórać. Głodują, robią manifesty, zbierają podpisy, żeby wprowadzić tam akurat specjalne prawo, jeżeli chodzi właśnie o zbadanie przyczyn tego wypadku promu. Natomiast no, to jest wszystko bardzo mało skuteczne. Na przykład, jeżeli są jakieś tam zwolnienia grupowe też w dużych firmach, taka jedna z ostatnich kilka lat temu, Sanyon Motors, to też było takie bardzo głośne, że właśnie związki zawodowe protestowały przeciwko tym zwolnieniom. No i rząd wysłał, prawda, bojówki, żeby tych ludzi tam jakoś uciszyć, tak powiedzmy. No i tam doszło oczywiście do przemocy fizycznej, ludzie zginęli, niektórzy popełnili samobójstwo po tym wszystkim. Także ferment społeczny na pewno jest, ale koreańskie społeczeństwo jest bardzo, bardzo podzielone. Już mówię, jak to wyglądało w ostatnich wyborach, kiedy została właśnie na prezydenta Korei Południowej wybrana Park Geun-hye. To jest córka Park Chung-hee, tego dyktatora koreańskiego, który tak naprawdę stworzył Koreę od podstaw, uprzemysłowił ją. W dość kontrowersyjny sposób, ale to już inna historia. I wtedy właśnie, to było w 2012 roku, przy frekwencji wyborczej prawie 76% Park Geun-hye wygrała tylko kilkoma procentami z
ze swoim rywalem z Partii Demokratycznej. Także to obrazuje, jak bardzo koreańskie społeczeństwo jest właśnie podzielone w interpretacji tego, co właśnie w Korei się dzieje. A mówiła Pani o związkach zawodowych. Czy to są takie związki, jak znamy tutaj z Polski, takie bardzo silne w firmie? Na pewno nie. Związki zawodowe w Korei to w większości przypadków jest niestety no taka przykrywka tak naprawdę. Ja wcześniej miałam okazję pracować, tak jak pan wspomniał, dla Samsung Electronics i tam faktycznie był związek zawodowy. Natomiast to była taka wszystko, to była tak naprawdę farsa, dlatego że prezes całego związku był wybierany przez zarząd Samsunga i oczywiście działał w porozumieniu z po prostu dyrektywami z zarządu, więc to wszystko było tylko takie, no tak powiem kolokwialnie dla picu, tak żeby po prostu zrobić coś według prawa. Natomiast w niektórych firmach, tak jak moja obecna firma na przykład, związki zawodowe są faktycznie dosyć silne. Tylko tak jak już mówiłam wcześniej, nawet jeżeli mamy silny związek, a dochodzi do jakiejś bardzo no takiej ekstremalnej sytuacji, gdzie istnieje konieczność zwolnienia tysiąca ludzi, no to wtedy rząd się również w to angażuje, wysyłając po prostu no takie bojówki, takie specjalne służby policyjne, powiedzmy. A pani teraz pracuje w stoczni i czy tam taki zwykły stoczniowiec, który wykonuje taką no, prostą fizyczną pracę, jakby porównać to do sytuacji jakiegoś przeciętnego stoczniowca w Polsce. Czy ten koreański stoczniowiec jest jakby zadowolony, może wyżywić rodzinę z takiej właśnie fizycznej pracy? Na pewno tak. Wydaje mi się, że w tych trzech największych stoczniach tutaj w Korei, czyli Hyundai, Samsung i Daewoo, sytuacja pracowników, właśnie robotników w fabrykach jest całkiem dobra. Dla przykładu, firma zaopatruje ich na przykład w jedzenie cały dzień, czyli śniadanie, obiad, kolacja jest za darmo. Różnego rodzaju praca na zmiany również jest w systemie takim dosyć flexible, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Jeżeli chodzi na przykład o bezpieczeństwo pracy, tutaj też firmy koreańskie bardzo dużo inwestują właśnie w różnego rodzaju zabezpieczenia, treningi, również na pewno są w firmach, tak jak u nas, różnego rodzaju sale gimnastyczne, jest lekarz, który jest taka w ogóle cała placówka, placówka jak to się mówi, taka lekarska, tak, gdzie lecznica powiedzmy, gdzie każdy pracownik może przyjść z jakąś tam dolegliwością i szukać porady medycznej. Jest basen, także na pewno jest dużo, dużo tutaj takich, jakby powiedzieć, takich benefitów dla zwykłego pracownika również, no ale od niego się też bardzo dużo wymaga, bo to jednak jest praca bardzo ciężka. Tak jak w stoczni, no to wiadomo, trzeba pracować przy tych największych maszynach, przy na przykład farbach, tak, gdzie te wszystkie chemikalia gdzieś tam unoszą się w powietrzu. Ludzie giną w stoczni przecież. Są to czasami wypadki spowodowane własną nieuważnością, ale czasem są to no, po prostu nieszczęśliwe wypadki. No także jest to naprawdę praca wymagająca i to jest chyba podstawa, żeby tym ludziom jakoś ułatwić to życie. A czy jakby te wszystkie takie udogodnienia, one wynikają jakby z dobrowolności firmy, czy to jest jakoś prawnie uwarunkowane, że musi być coś takiego, taki dodatek? To jest dobre pytanie. Prawnych uregulowań raczej nie ma, ale są to wymogi związane z oczekiwaniami klientów. No wiadomo, jeżeli chodzi o stocznię, to my produkujemy największe statki, paliwowce, zbiornikowce, platformy wiertnicze. To są najbardziej skomplikowane struktury, które są zakupowane przez firmy, na przykład oil majors, nie wiem znowu jak to po prostu powiedzieć. I one, te firmy po prostu chcą, żeby produkt, który pochodzi właśnie z Korei, nie był obwarowany właśnie śmiercią albo jakimiś tam, no nie wiem, takimi właśnie niekorzystnymi sytuacjami. Dlatego stoczniowcy, firmy koreańskie bardziej właśnie boją się o ten wizerunek i statystyki, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam skaleczenia czy właśnie nieszczęśliwe wypadki, niż tak naprawdę o tych pracowników. Także
Z jednej strony tak, pracownicy mają tą dobrą opiekę w porównaniu, no tak mi się wydaje, przynajmniej do polskiego pracownika, ale to nie jest tak, że to wynika z dobrej woli, na pewno nie. A jaki procent miesięcznych zarobków jest odbierany pracownikowi przez państwo w postaci tam jakichś podatków, składek? To jest tak, że jeżeli chodzi o ubezpieczenie, na przykład o emeryturę, to na to odkłada się około 9% takiej podstawowej płacy. I to jest po 50% i firma, i pracownik. Tutaj należy dodać, że w ogóle struktura wynagrodzenia w Korei jest bardzo ciekawa, bo my dostajemy jakby podstawę każdego miesiąca, ale w tej podstawie jest jeszcze jedna podstawa, taka mniejsza podstawa, taki rdzeń płacy. Do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju bonusy. Także te 9% to jest tak naprawdę od tego najmniejszego rdzenia tego wynagrodzenia, więc tak naprawdę wiele się nie płaci. Minimum jest to około $220, no oczywiście jest tam jakieś maksimum, które wynika zależy od tego, jak wielkie jest wynagrodzenie. Oczywiście płacimy również opłaty na ubezpieczenie zdrowotne. Powiem szczerze, że nie wiem dokładnie ile to teraz jest, ale nie wydaje mi się, że to jest jakoś szczególnie dużo. Chodzi tutaj właśnie o to takie narodowe ubezpieczenie zdrowotne. Niektóre firmy mają również możliwość przyłączenia się do prywatnego systemu zdrowotnego, do różnego rodzaju opcji, na przykład dentysty i tak dalej. Dużo to nie jest, ja bym powiedziała, że te opłaty to jest bardzo mały procent tego, co my dostajemy co miesiąc. Podatki też nie są za wysokie, dlatego że Koreańczycy płacą w zależności od wysokości wynagrodzenia 6, 16, 25 i 35%, więc to nie jest aż tak dużo. Ja jako obcokrajowiec jeszcze do zeszłego roku mogłam mieć w ogóle skalę podatkową stałą i ona wynosiła 17,5% bez względu na to, jak wiele zarabiałam. To jednak już zostało zniesione. W niektórych specjalizacjach, na przykład inżynierowie albo właśnie tak jak ja, obcokrajowiec, 30% dochodu było odliczane od podstawy opodatkowania. To też już zniesiono, ale wcześniej coś takiego było. Także generalnie te opłaty mają tendencję wzrostową, tak bym powiedziała. Wiele krajów azjatyckich słynie z tego, że jakby można spróbować swoich sił w małym biznesie jakby bez żadnych regulacji urzędowych. To znaczy mogę zrobić lemoniadę, wyjść na ulicę i już nią handlować. Można, natomiast według prawa jest tak, że nawet te wszystkie budki właśnie z jedzeniem, z lemoniadą, niestety muszą posiadać licencję. I tak faktycznie jest. Jeżeli chodzi o takie bardzo turystyczne miejsca, powiedzmy, no to wtedy faktycznie te małe biznesiki muszą posiadać licencję. To nie jest jakiś wielki wysiłek, żeby taką licencję zdobyć, ale większość tak naprawdę tych wszystkich budek na ulicy, no to oczywiście to tak naprawdę nielegalnie sprzedaje się, ale policja, administracja rządowa przymyka na to oko, no bo wiadomo, to są ludzie, którzy po prostu wypadli z tego kręgu miesięcznego wynagrodzenia i muszą sobie jakoś radzić. Często jest też tak, co jest ciekawe, że ci ludzie tak naprawdę nie są właścicielami tych wózków, którymi jeżdżą, nawet nie robią tak naprawdę tego swojego jedzenia, tylko to wszystko kupują już gotowe, nawet licencje kupują gotowe od innych dostawców. I tylko zajmują się sprzedażą i od tej sprzedaży otrzymują jakiś tam procent. Natomiast jeżeli chodzi o zakładanie no takich po prostu firm swoich w Korei, to faktycznie nie jest to bardzo trudne. Średnie założenie firmy trwa maksimum 2 tygodnie. Nawet dla obcokrajowców to nie jest jakiś wielki wysiłek, jeżeli posiadają one właśnie, obcokrajowcy, jeżeli posiadają oni tutaj stałe zatrudnienie lub wizę rodzinną, to góra, cała biurokracja, powiedzmy, zajmie 4 tygodnie. Także na pewno jest to, akurat te regulacje prawne są takie bardzo
przyjazne człowiekowi, jeżeli chce właśnie jakiś tam biznes otworzyć. I stąd tego biznesu, małego biznesu w Korei jest naprawdę wiele. Na każdym kroku naprawdę można nadziać się tutaj właśnie na jakiś biznes rodzinny. W jednej z pani audycji usłyszałem, że to było chyba w Samsungu, i są upomnienia w pracy za spóźnienie się nawet o kilka sekund. To Tak. tak, muszę zadać pytanie w takim razie, jak wygląda taka praca w korporacji, taka typowo biurowa praca? Ja mieszkałam 2 lata w Korei i mi się wydawało, że po prostu Korea to jest wspaniały, super kraj, że życie tutaj jest naprawdę przewspaniałe. Natomiast kiedy właśnie zaczęłam pracować w korporacji, to jakby przyjrzałam na oczy, doznałam prawdziwego szoku. Tak jak pan wspomniał, najpierw pracowałam dla Samsunga. No i to jest tak, że Samsung akurat jest taką dosyć nietypową korporacją. Nawet sami Koreańczycy bardzo narzekają na pracę tam. Z jednej strony korporacja naprawdę troszczy się o swojego pracownika. W jaki sposób? No wiadomo, wynagrodzenia, bonusy. Jeżeli, nie wiem, ktoś umrze, ktoś się żeni, nie wiem, ktoś musi mieć operację. Firma bardzo często tego rodzaju sytuacje finansowo wspomaga. Ja osobiście również tego doświadczyłam. Miałam operację kolana, dostałam wielki kosz w ogóle owoców od jakiegoś tam człowieka z zarządu. Mój cały pokój w szpitalu został opłacony. No i w ten sposób korporacja jakby tworzy tę taką lojalność wobec firmy. Natomiast co w zamian? No Koreańczycy, tak jak już mówiłam wcześniej, muszą być bardzo punktualni. Są takie właśnie systemy, to chyba wszędzie teraz już takie systemy właśnie bramek, gdzie trzeba przyłożyć swoją kartę o określonej godzinie. Jeżeli te kilka sekund się spóźni, no to idzie po prostu automatyczna informacja do zasobów ludzkich i szefa o takim spóźnieniu, co później może wpłynąć na ocenę pracownika, no i oczywiście wysokość bonusów. Dalej, na przykład w Samsungu było tak, że musieliśmy ćwiczyć o określonych godzinach, czyli na przykład o 10 i 3, tak samo jest zresztą teraz w mojej obecnej filmie. Rozlega się z głośników muzyka, na telewizor wyskakuje jakaś tam pani z aerobikiem i wszyscy muszą właśnie, nawet jak ktoś jest, jakaś dziewczyna jest w spódniczkach i w spódnicy i na obcasach, musi sobie tam podrygiwać właśnie w rytm tych ćwiczeń. No oczywiście to jest nic. Nie ma życia prywatnego. Firma jest najważniejsza, nawet ważniejsza niż rodzina. Nawet jeżeli ma się jakieś tam plany wieczorem czy na weekend, to niestety, jeżeli firma wymaga, to rodzina schodzi na drugi plan. Chłesiki, czyli te firmowe kolacje zakrapiane, gdzie trzeba czasami po prostu siedzieć do drugiej, trzeciej, czwartej nad ranem, pić alkohol, bo alkoholu również nie można odmówić, jeżeli ofiaruje ci go przełożony. I po prostu później następnego dnia po prostu w takim samym stanie. Oczywiście nie należy się spóźnić te kilka sekund. Indoktrynacja, ciągłe jakby wpajanie ludziom, pracownikom do głowy, że ta firma i ta firma jest najważniejsza, że człowiek powinien czuć się zaszczycony, że pracuje dla takiej firmy i tak dalej. Ale tak jak mówię, że to jest, wydaje mi się, że to jest wyjątek, a dowiedziałam się tak naprawdę o tym, kiedy przeszłam do mojej obecnej firmy, która jest naprawdę zupełnie inna, dlatego już w niej pracuję 7 lat. No tutaj już jest o wiele bardziej luźno, powiedziałabym, że ja nie muszę zostawać w pracy, jeżeli mój szef jest ciągle przy swoim biurku. Mogę iść do domu o godzinie 6, jeżeli nie mam akurat pracy. Jeżeli mam jakieś tam swoje prywatne rzeczy do zrobienia, to również nie ma problemu. Także wydaje mi się, że ta praca w korporacji ma jakieś części wspólne. To jest na pewno ta hierarchia, to posłuszeństwo, ta lojalność wobec firmy. Natomiast tak naprawdę sytuacja będzie inna w zależności od tego, w jakiej firmie się po prostu pracuje. No to już zostawmy tą stronę taką produkcyjną, zajmijmy się tą konsumpcją. Taki pracownik po pracy jakieś tam pieniądze zarobi i jakby na co sobie może Koreańczyk pozwolić w ramach rozrywki, jakiejś zabawy, wyjazdów? No Koreańczycy mogą sobie pozwolić na wiele do czasu, kiedy mają dzieci tak naprawdę, bo tak jak mówiłam wcześniej, że jeżeli, to znaczy to jest tak, że Koreańczycy zazwyczaj
mieszkają z rodzicami do czasu swoich zaślubin, czyli tak naprawdę panowie i panie, którzy mają ponad 30, ciągle jakby, powiedzmy, żerują, że tak brzydko, na swoich rodzicach, po prostu zarabiając pieniądze i będąc w stanie je dosyć wolno wydawać. No i wtedy co robią? No najczęściej podróżują gdzieś tutaj po Azji albo do Stanów, do Europy. No oczywiście spędzają dużo czasu poza domem, pijąc z kolegami, bo tutaj spożycie akurat alkoholu, ta cała kultura właśnie wychodzenia na zewnątrz i restaurowania się na zewnątrz jest bardzo rozwinięta. Także to jest takie życie dosyć wygodne. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie człowiek wchodzi w związek małżeński, nagle musi przenieść się do nowego domu, co jest ogromnym wydatkiem, nagle pojawiają się dzieci, bo w Korei, kiedy wchodzi się w związek małżeński, to właśnie po to, żeby mieć dzieci, więc te dzieci bardzo szybko się pojawiają. No i wtedy oczywiście żona jakby już zostaje najczęściej, są wyjątki, ale najczęściej pozostaje w domu, więc tak naprawdę jedynie wynagrodzenie mężczyzny musi pokryć wszystkie wydatki rodziny. No i te rodziny już mniej podróżują, a już w ogóle mniej za granicę. Natomiast wiadomo, że w weekendy potrafią wyjechać sobie gdzieś do Korei, do jakiegoś tam tak zwanego pension. Także takie małe, skromne, powiedziałabym, takie wypady, tak, na pewno. Natomiast już z tej płacy bardzo ciężko jest coś oszczędzić. To są po prostu, no tak jak mówiłam wcześniej, że ta klasa średnia, do której zaliczają się pracownicy korporacyjni, 80% tej klasy średniej czuje się jednak finansowo niestabilnie. No i edukacja dzieci. Wiadomo, że tak jak wspominałam, to jest bardzo ważny punkt w życiu każdego Koreańczyka i rodzice koreańscy po prostu stają na głowie, żeby zapisać dzieci do dobrej szkoły. Oczywiście najlepsze szkoły są na Gangnam, znane właśnie ze Gangnam Style, tylko że to jest bardzo bogata rodzina, żeby zapisać tam dziecko, trzeba mieć rejestrację w tej właśnie dzielnicy, a tam ceny wynajmu mieszkania albo właśnie kupna mieszkania są naprawdę bardzo wysokie, więc tak naprawdę rodzice wypruwają sobie po prostu żyły, żeby tym dzieciom zapewnić jak największą, najlepszą edukację. Ci, którzy mogą, wysyłają dzieci i żony za granicę i tak mieszkają po prostu rozdzieleni przez lata, czyli mężczyzna zarabia pieniądze tutaj w Korei i wysyła je żonie i dziecku, które właśnie uczy się w amerykańskiej uczelni czy nawet w szkole podstawowej, średniej. No i tak ci ludzie żyją. Także to nie jest tak, jak pokazuje się w telewizji, czy jak widać właśnie na ulicach, że to jest takie wszystko miodem i mlekiem płynące. Na pewno nie. A gdyby pani miała zdecydować raz jeszcze, znając doświadczenia życia w Polsce i w Korei, jakby w którym tym systemie gospodarczym wolałaby pani żyć? O, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że tak jak ja naprawdę w Polsce nigdy nie pracowałam, więc ja nie mam tego bezpośredniego porównania. Ale wydaje mi się, że jeżeli miałabym mieć bardzo podobne doświadczenie, które miałam tutaj, doświadczenia zawodowe, to wydaje mi się, że ciągle wybrałabym Koreę. Dlaczego? Wydaje mi się, że mój charakter bardzo pasuje tutaj do Koreańczyków, czyli taka optymalizacja czasu, kładzenie nacisku na wysokość usług, na taniość tych usług. Co jeszcze? No, ja miałam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonywałam, bo od samego początku to było business to business, czyli zupełnie inny typ biznesu niż taki, no, który jest skierowany do użytkownika końcowego, pojedynczego, indywidualnej osoby. Więc to tego doświadczenia w Polsce, wydaje mi się, byłoby mi bardzo ciężko uzyskać, no bo w Polsce nie ma aż tak wielkich korporacji. To znaczy korporacje, które właśnie działają na rynku międzynarodowym, które produkują jakieś wielkie struktury, tak jak na przykład te stoczniowce. Także wydaje mi się, że ciągle Korea niestety. Rozmawialiśmy o systemie emerytalnym, jeszcze zapomniałem zapytać o służbę zdrowia, bo to jest też bardzo ważna dla wielu osób sprawa. Jaki jest poziom tamtejszych szpitali, lekarzy? Poziom szpitali jest na pewno bardzo dobry.
są takie, jakbym powiedziała, dwa poziomy właśnie opieki społecznej. Z jednej strony są takie prywatne kliniki, do których Koreańczycy chodzą nagminnie. One właśnie, mimo że są to prywatne instytucje, tam ubezpieczenie zdrowotne, to zwykłe narodowe ubezpieczenie zdrowotne, można wykorzystać. Jest ich naprawdę bardzo wiele na każdym kroku, także Koreańczycy często chodzą, dzięki temu czasem wykrywają jakieś tam większe choroby, w związku z czym no mają szansę na szybsze wyleczenie. I to są takie właśnie specjalistyczne kliniki, na przykład, no nie wiem, od chorób wewnętrznych albo okulistyka, ginekologia, no tego rodzaju rzeczy. Czyli nie ma takich zbiorczych lecznic, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony są takie ogromne, najczęściej uniwersyteckie szpitale. Te szpitale oczywiście są świetnie wyposażone w naprawdę najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest możliwy na całym świecie. Także pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Natomiast wiadomo, że jeżeli już tutaj w Korei ktoś zachoruje na poważniejszą chorobę, raka na przykład, no to już trzeba naprawdę płacić ze swojej kieszeni i są to bardzo duże pieniądze. Dlatego, no i właśnie, a chciałam wspomnieć, że właśnie w tych wielkich szpitalach to najczęściej właśnie one oferują opiekę właśnie w tych takich bardziej ciężkich przypadkach, kiedy potrzebna jest operacja, czy kiedy właśnie ktoś zachoruje na taką jakąś cięższą chorobę. Dlatego Koreańczycy właśnie często wspomagają się takim prywatnym ubezpieczeniem, właśnie na wypadek na przykład wylewu albo na wypadek jakiegoś raka. I to są takie składki miesięczne, które można później odpisać od podstawy opodatkowania swojego wynagrodzenia. Do tego są oczywiście takie tradycyjne szpitale medycyny orientalnej, do której Koreańczycy też bardzo często chodzą. To ma taki bardziej charakter rehabilitacyjny, bo tam można i poćwiczyć trochę, ale też na przykład można zaaplikować sobie akupunkturę, jakieś tam rozgrzewające, różnego rodzaju zabiegi. No i oczywiście można też uzyskać różnego rodzaju wywary z tych jakichś tam ziół, z kory drzewa, czy tam z suszonych jakichś cykad i innych insektów. Także jest to system naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Często porównuje się go do systemu kanadyjskiego. Ja nie znam systemu kanadyjskiego, ale tak już kilka razy słyszałam. Także jeżeli ktoś wie, jak wygląda system kanadyjski, to odsyłam. My w ogóle też zrobiliśmy audycję na ten temat. Także również, jeżeli ktoś chce się jakoś bardziej w szczegółach dowiedzieć czegoś na ten temat, to również zapraszam. Tak, właśnie widziałem, że są audycje, na przykład cała audycja o służbie zdrowia, cała audycja o tej pracy w korporacji, także jeżeli kogoś konkretny temat interesuje, no to odsyłamy. A zostawiając już tą gospodarkę na takie bardziej trochę społeczne tematy, jakby co panią najbardziej zaskoczyło w takich różnicach kulturowych? Może coś było nie do zniesienia, może coś było pozytywne w życiu w Korei? No tak, na samym początku chyba największym szokiem dla mnie był etnocentryzm Koreańczyków. Nawet teraz widać, już po tylu latach, ciągle widać, że Koreańczycy uważają siebie za naród wybrany, że jest to naprawdę naród bardzo taki, jakby powiedzieć, homogeniczny, czyli na przykład oni naprawdę wierzą, że ich krew jest czysta, że Koreańczycy to jest bardzo czysta rasa, dlatego że to był ten kraj taki pustelniczy przez wiele lat, który naprawdę wzbraniał się przed wszelkim kontaktem handlowym z obcokrajowcami. Koreańczycy, ponieważ, no, pomyślmy, jeszcze kilkadziesiąt lat temu nad rzeką Han, prawda, były po prostu slumsy, tak? A teraz mamy tutaj wielkie wieżowce, gospodarka kwitnie, największe firmy globalne właśnie pochodzą z Korei. No i Koreańczycy mają powód do tego, żeby być dumnym, ale ta duma naprawdę czasem aż przechodzi trochę w rasizm. I to taki rasizm, który często jest widoczny, szczególnie w stosunku do osób, które pochodzą z innych krajów azjatyckich. I to jest naprawdę niemiłe, dlatego że z jednej strony Koreańczycy naprawdę świetnie traktują na przykład Amerykanów, no już trochę tak mniej, powiedzmy, osoby ze wschodniej Europy, tutaj mówię o Polakach czy Rosjanach,
No a już w ogóle Azjatów, no to już naprawdę z dużym lekceważeniem. I to mi się trochę ciągle w Korei nie podoba, ale to też się zmienia, więc wydaje mi się, że idzie ku dobremu. Co mnie jeszcze tak negatywnie zaskoczyło, to chyba ciągle powiem tak, do wielu rzeczy się już przyzwyczaiłam. Natomiast jedna rzecz, której naprawdę nie mogę do tej pory znieść, to taki brak manier trochę, powiedzmy tak, Koreańczyków. No, czyli oni są bardzo uprzejmi generalnie w stosunkach z obcokrajowcami, ale jest to powierzchowne. Kiedy na przykład idzie się po ulicy, no to niestety potrafią uderzyć kogoś, wbić jakiś tam łokieć w brzuch, nadepnąć na kogoś, przeciąć komuś drogę i w ogóle nie mają jakiegoś takiego odruchu no, człowieczeństwa, żeby przeprosić kogoś, czy żeby uśmiechnąć się i tak dalej. Także to trochę ciągle kole w oczy. Bo pytał pan o negatywne, prawda? Tak, Negatywne, tak. tak. A pozytywne? Pozytywnych jest bardzo dużo. No, przede wszystkim, tak jak mówiłam, podoba mi się w Koreańczykach ich pragmatyzm. Ja jestem też osobą bardzo pragmatyczną, bardzo konkretną, więc nie lubię owijać w bawełnę, więc generalnie to mi się u Koreańczyków bardzo podoba. Druga rzecz, mimo że powierzchowna, ale ta uprzejmość. Czyli po prostu idzie się do banku, jakiegokolwiek urzędu, nie wiem, kogoś się pyta o coś na ulicy. No i ci ludzie są najzwyczajniej w świecie uprzejmi. Nikt nie odburknie, niż nikt nie przejdzie koło ciebie. Także to jest naprawdę bardzo miłe. Kolejna rzecz, bezpieczeństwo. W tym momencie, już jak wracam do Polski, to naprawdę jestem pełna nerwów, bo mam wrażenie, że ktoś mi ukradnie komórkę, że nie wiem, że ktoś mnie zaatakuje, jak idę gdzieś tutaj nocą. Natomiast w Korei czegoś takiego nie ma. Ja mogę mieć plecak nie wiem, w metrze na plecach. Nie boję się, że ktoś mi coś z tego plecaka wyciągnie. W nocy naprawdę mogę iść najbardziej ciemnymi zaułkami. Też w większości przypadków raczej nikt mnie nie zaatakuje, nikt mnie nie będzie nagabywał. Także to jest też taka pewna forma wolności, wydaje mi się, takiego bycia rzeczywistością. Także to też mi się tutaj podobało. No co jeszcze? No praca moja mi się podoba, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, świetnie wpasowała się ta praca właśnie w moje zainteresowania, w moją edukację. Także to mi się też bardzo podoba. No oczywiście mój mąż mi się bardzo podoba, bo mój mąż jest Koreańczykiem. Akurat tak na końcu powiedziałam, a chyba powinien być na samym początku. Także naprawdę jest duża rzecz. Sauna na przykład. Też uwielbiam koreańską saunę. Uważam, że to jest po prostu fenomenalne. Już bez sauny też nie mogę żyć. Także do wielu rzeczy się naprawdę przyzwyczaiłam. Jeżeli miałabym z Korei wyjechać, to byłoby już ciężko. A zahaczyła Pani o ten taki wątek przestępczości. Czy przy tak dużym rozwarstwieniu społecznym właśnie jak wygląda przestępczość? Czy często zdarza się właśnie jakieś napady na tle jakimś tam rabunkowym? Wydaje mi się, że w porównaniu do Polski czy w ogóle Europy to na pewno mniej, na pewno mniej. Tego absolutnie na ulicy nie czuć. Zdarzają się, nie mówię, że nie. Trzeba uważać, na pewno, szczególnie w takich miejscach jak jakieś tam kluby, puby czy sklepy, zapełnione sklepy, ale naprawdę to jest nic w porównaniu do tego, co dzieje się w Europie. Jeżeli chodzi o jakiegoś rodzaju zbrodnie, takie cięższe przestępstwa, one się faktycznie zdarzają i czasami w ogóle brutalność tych zbrodni jest po prostu nie do pomyślenia. Ale to są po prostu socjopaci. To nie wynika to z położenia ekonomicznego czy z jakiejś tam frustracji, tylko po prostu są ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie po prostu, no nie wiem, nie są mentalnie przygotowani do życia w społeczeństwie i po prostu zabicie kogoś nie jest dla nich jakimś wielkim przeżyciem emocjonalnym generalnie. Takie rzeczy niestety też się zdarzają i na pewno trzeba uważać, ale one zdarzają się częściej właśnie w takich, jakby powiedzieć, no właśnie, ja wiem, no, biedniejszych dzielnicach, powiedzmy tak, albo na wsi na przykład. Także tak to wygląda. O tym też zrobiliśmy w ogóle audycję. To już na sam koniec, tak chyba najluźniejszy wątek. Czy Koreę Południową warto odwiedzić pod kątem takim typowo turystycznym?
Jak najbardziej tak. Moja odpowiedź byłaby zupełnie inna jeszcze te 10 lat temu, dlatego że cała infrastruktura turystyczna dla obcokrajowców nie była jeszcze tak dobrze przygotowana. Natomiast w tym momencie naprawdę odwiedzenie Korei to jest sama przyjemność, dlatego że wystarczy wejść na odpowiednie strony tutaj koreańskiej organizacji turystycznej i tam jest naprawdę wszystko przepięknie opisane. Cokolwiek by człowiek nie chciał, są różnego rodzaju e-booki, mapy, w ogóle serwisy, które tłumaczą za darmo. Wystarczy zadzwonić na jakiś tam numer telefonu i ktoś będzie ci tłumaczył za darmo, jeżeli ma się problem. Także pod względem infrastruktury naprawdę wiele się zmieniło. Jeżeli chodzi o rzeczy do zobaczenia, to też na pewno. No wiadomo, że Korea jednak została podczas kolonizacji japońskiej, trochę tutaj właśnie te takie zabytki historyczne, no niestety zostały. Większość nich została zniszczona i teraz to, co mamy tutaj w Korei, to są odrestaurowane w większości różnego rodzaju struktury. Natomiast są to piękne struktury, świetnie urządzone, dostęp do nich i atrakcje wokół tych zabytków architektury są naprawdę świetnie zorganizowane. Jest wiele muzeów, jest, no wiadomo, życie nocne, doświadczenie tej właśnie kultury koreańskiej bezpośrednie jest naprawdę świetnym przeżyciem, jest to możliwe. Co dalej? No jedzenie koreańskie też jest tutaj naprawdę wiele rzeczy do doświadczenia. Także wydaje mi się, że tak, na pewno, że w Seulu właśnie można doznać takich doświadczeń bardziej powiedziałabym mieszczańskich, tak? Natomiast jeżeli wyjedzie ktoś na przykład na Jeju, tą dużą wyspę na południu, albo na południe w ogóle kraju, to tam właśnie można bardziej doświadczyć takiej natury, takiego tradycyjnego jakby życia na wsi. Także na pewno jest bardzo wiele rzeczy. Festiwale na przykład dodam, że w Korei jest mnóstwo festiwali, także wystarczy w okresie, kiedy ktoś wybiera się do Korei, właśnie wejść na tą stronę koreańskiej organizacji turystycznej i na przykład można udać się na festiwal rzęszenia albo na festiwal błota. Także jest naprawdę dużo ciekawych festiwali, z których można bez problemu skorzystać. Często organizowane są nawet autobusy darmowe na te festiwale, także dla obcokrajowców. Także jest naprawdę bardzo, bardzo polecam generalnie. Także wszystkich zainteresowanych Koreą Południową zapraszamy do Korei. Chyba, że taka wycieczka ich nie kusi, no to w takim razie na pani bloga. Ja Jak dziękuję za najbardziej. rozmowę. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Telewizja Nam Zależy nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.